No, będzie to tutaj sporo emocji. Emocje będą trwały ponad 8 minut. Ja jeszcze chciałem Państwu przypomnieć tutaj rezultaty najlepszych. Giuseppe Gerbi 8:24 i 7 podaje rekordy życiowe tych zawodników. Morawczyk, Czechosłowacja 8:23 i 0,8 sekundy. Ale może nie zdążę wszystkich wyników podać. Popatrzmy, co się będzie działo dalej. Rozpoczął ostro, ostro. Baj. On w każdym biegu jest tutaj inaczej ubrany. Ostro poszedł. Bronisław Malinowski zostaje spokojnie nieco z tyłu. Baj. On kiedy uzyskał 8 minut 16,2 sekundy. Przebieg pierwszy kilometr w 2 minuty 42. Już jest za nim Etiopczyk Tura. Dimow ze Związku Radzieckiego 8:24 i 0,2 sekundy. Pign Ekblom 8 minut 20 sekund. Bronisław Malinowski, mówiłem. Rumun Bicea 8:22,5 będzie groźny. Eshetu Tura 8:16 i 0,2. Hiszpan Ramon 8:25 i 0,8. Bogusław Mamiński 8:18 i 0,8. I Hiszpan Sanchez 8:27 i 0,9. Baj, ostro. Malinowski swoim tempem. Jest już przewaga kilku metrów, ale ona nie może być zbyt duża. Nie więcej niż 10-15 metrów. Ujęcie kamery z przodu. Doping szumi stadion. No góra 15 metrów może stracić do prowadzącego Baja do połowy dystansu, a potem powinien wejść w tempo, w rytm biegu. Kontroluje tablicę, spogląda. Trochę niebezpiecznie powiększa się ta przewaga. Baj narzucił szaleńcze tempo. 2 minuty 39 sekund i 30 setnych. Nieprawdopodobne. To jest tempo w tej chwili na rekord świata. A przypominam, rekord świata 8 minut 5 i 0,4 sekundy. Ale czy to wytrzyma? Czy to wytrzyma? Polak czwarty, tam Hiszpan już osłabł. Baj i Tura. Etiopczyk też zostaje za Bajem. Ten Baj, powiadają, że on ma nieograniczone możliwości. Jego trener z Wielkiej Brytanii, Ronald Davis, powiedział, że Baj może biegać 1500 metrów i 10 tysięcy. Dużo już stracił Bronisław Malinowski, ponad 20 metrów. Hiszpan osłabł. Zostaje z tyłu również Etiopczyk Tura. A Baj mknie do przodu, ostro, ostro. Pierwszy kilometr, przypominam, 2:39 i 0,3 sekundy. Oj, co to będzie dalej? Zadał nam tutaj, pokazuje na stadionie w zwolnionym tempie rów z wodą. Wiemy, że to jest efektowne, ale chcielibyśmy się przenieść na bieżnię, bo tam Baj szaleńczo ucieka. To już jest chyba ze 30-40 metrów. No, jeśli on to wytrzyma, będzie tutaj wielki wynik. Państwo widzą tę ogromną różnicę. Nawet Etiopczyk, która nie zdołał się utrzymać za reprezentantem Tanzanii. Gilbert Baj. A Polak na trzecim miejscu. Jeszcze 3 okrążenia pozostały do końca. Straszliwe tempo narzucił Baj. Jaka będzie odpowiedź Bronisława Malinowskiego?
Polak przed niezwykle trudnym zadaniem, ale już powoli odrywa się od Hiszpana. Już powoli zbliża się do Etiopczyka. Ale Faj niezmordowany, nie najlepiej technicznie pokonuje te przeszkody, ale wydaje mi się, że już te kolana troszeczkę niżej unosi. Troszeczkę niżej. Już chyba pierwsze oznaki zmęczenia. Malinowski w tej chwili jak gdyby wchodził w drugą fazę biegu, ale to jeszcze daleko. Jeszcze ogromna przewaga reprezentanta Tanzanii. Daleko uciekł Polakowi, ale jest już zmęczony. Skąpał się w tym rowie z wodą. Etiopczyk również. Malinowski dobrze przeszedł technicznie. Oj, jakie emocje. Państwo się denerwują. My również. Abaj. Jeszcze dwa okrążenia. Malinowski będzie atakował, ale do Baja daleko. Daleko do Baja. Jest już 2 metry za Etiopczykiem. Oto tura, Polak za nim, grymas, skrzywienie na twarzy Etiopczyka. Malinowski tuż za nim, ale daleko, daleko uciekł, za daleko niestety uciekł. Baj Polakowi, ale słabnie tam troszeczkę Baj, ale chyba jednak będzie mógł utrzymać tę przewagę. I Polak prawdopodobnie przystąpi teraz do ataku. Już wyprzedził, już wyprzedził, ale będą się działy rzeczy. Baj chyba słabnie. Tura Eszetu osłab, na pewno osłab. Jeszcze jakieś 25 metrów ma Polak do prowadzącego bieg Gilberta Baja. Ruch z wodą, dobrze Polak. Cóż to będzie się działo na tym ostatnim okrążeniu, ale za daleka różnica. Słabnie chyba, wydaje mi się, że słabnie Baj, ale poczekajmy, nie przesadzajmy. Może jeszcze się zdoła poderwać. Uwaga, za chwilę dzwonek i ostatnie okrążenie. Atak Polaka powinien nastąpić. Około 20 metrów ma przewagi w tej chwili Gilbert Baj, zmęczony, skrzywiona twarz. Bronisław Malinowski za nim. Powinien przyspieszyć, ale czy ma na tyle siły? Baj pierwszy, dramatyczny, niezwykle dramatyczny przebieg ma ten bieg na 3 km z przeszkodami. Mniejsza się ta przewaga! Mniejsza! Mniejsza! Jeszcze bardziej! Polak idzie do przodu! Baj słabnie! Nieprawdopodobne rzeczy! 5 metrów tylko! 3, 2 metry! Przeszkoda! Polak jest tuż za Bajem! Bronek! Krzyczy, dopinguje, szaleje tu publiczność! Baj słabnie! Polak! Polak! Rób z wodą! Proszę Państwa, ostatnia prosta! Bronisław Malinowski, ostatnia przeszkoda! Tuż za fantastyczny bieg Polaka na stadionie na Łucznikach! Polak! Polak z bohaterem! Jeszcze ta przeszkoda, spokojnie! Tak! Brawo! Brawo! Brawo Polak! Kapitalny wynik się zanosi! Świetny! Świetny! Złoto! 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 Polak mistrzem olimpijskim! Brawo! Mamy drugi złoty medal! Cóż za nieprawdopodobny wyczyn polskiego reprezentanta! Jan olimpijskiego! Brawo! Brawo panie Bronisławie! 8 minut 9 sekund i medal w przepięknej karierze polskiego zawodnika! Baj przeliczył się z siłami. Mówiliśmy tutaj, że na 8-10, 8-12, czy będzie stać Polaka. Taki wynik dawał zwycięstwo i jest to polskie zwycięstwo.